Cześć i witajcie na kanale grupa struktura.pl Ostatni film w tym roku, bo jak wiecie, no, dzisiaj mamy sylwester, ale postanowiłem coś jeszcze nagrać i coś wam wrzucić. Zacząłem tworzyć tak naprawdę nowy cykl dla osób, które przymierzają się do budowy domu. Będzie on zwany po prostu z czego zbudować dom. Dzisiaj zajmiemy się posadowieniem budynków i odpowiemy sobie na pytanie, co zastosować: płytę czy ławę fundamentową, ponieważ bardzo wiele osób o to pyta. Postaram się powiedzieć, co ja na ten temat myślę i jak wy powinniście podejść do tematu. Jak wiecie, mamy że tak powiem budynek i w ogóle czym jest fundament? Fundament ma za zadanie przenieść obciążenia z budynku na grunt, który pod nim występuje. I w... Teraz tak, jeżeli chodzi w ogóle o rodzaje fundamentów, fundamenty mogą być bezpośrednie lub pośrednie. Bezpośrednie fundamenty to są takie, które bezpośrednio przekazują obciążenia na grunt, i do takich fundamentów można zaliczyć ławy fundamentowe, stopy, płyty fundamentowe, ruszty fundamentowe, skrzynie, bloki fundamentowe. A do pośrednich fundamentów yy, są to takie fundamenty, które pośrednio przekazują obciążenia, i tam są na przykład pale fundamentowe. Studnie kesony, ściany szczelinowe. To tylko tak, żebyście wiedzieli generalnie, yy, jaki jest podział mniej więcej tych fundamentów? Oczywiście, są jeszcze inne, każdy fundament ma zastosowanie dla innego typu budownictwa, na przykład na szkodach górniczych, często stosujemy płyty, lub też ruszty fundamentowe, w przypadku gruntów słabonośnych, dużych obciążeń stosuje się pale fundamentowe, ale tak jak mówię. W przypadku domków, bo to jest najczęściej, że dlatego tak jak powiem pytanie inwestorów, którzy budują dom, najczęściej jest pytanie: ława czy płyta fundamentowa. Ławy fundamentowe występują bezpośrednio pod ścianami nośnymi dla danego obiektu, a płyty fundamentowe występują na całej powierzchni domku. Tutaj pokażę wam przykład rzutu fundamentów, gdzie zastosowano ławy fundamentowe, czyli te białe kreski jest to szerokość ściany, a te takie turkusowe jest to szerokość ławy fundamentowej. Mamy też oczywiście stopy fundamentowe pod supami, więc są tutaj ławy i stopy. Można by to wszystko, że tak powiem, wykonać jako jedna duża płyta fundamentowa. Oczywiście idzie więcej betonu, więcej stali, ale kosztem czego mamy mniej robót ziemnych. Pytanie na często, które się pojawia, brzmi tak: jakie fundamenty wybrać? I tutaj Wam od razu powiem: zawsze należy to przeanalizować dla konkretnego przypadku. Nie można powiedzieć, co jest lepsze czy też tańsze bo w każdym przypadku może być inaczej. Teraz tak, kiedy można wybrać płytę fundamentową? Płyty fundamentowe Najczęściej stosujemy i też wybieramy, kiedy mamy grunty słabonośne, kiedy mamy wysoki poziom wód gruntowych lub też kiedy mamy duże obciążenia konstrukcji budynku. A kiedy wybrać ławy fundamentowe? Ławy fundamentowe stosujemy wtedy, kiedy mamy grunty o dobrej nośności, kiedy nie mamy wody gruntowej, kiedy mamy na przykład wysoki poziom zera budynku, co wam pokażę jeszcze na elewacjach, bo przypuśćmy, że tutaj mamy to niebieska kreska Poziom terenu, prawda? I tu jest obiekt budowlany, jeżeli na przykład w tym przypadku zastosujemy płytę, nie ma problemu, ponieważ jest to nisko. Ale jeżeli poziom zera budynku, czyli drzwi wejściowe byłyby tutaj, no to nie wylejemy tak wysokiej płyty fundamentowej, wtedy najczęściej i najlepiej zrobić je ławy fundamentowe. Więc tak jak mówię, trzeba to po prostu przeanalizować indywidualnie. Więc wiemy kiedy co wybrać, powiem Wam teraz jakie zalety ma płyta fundamentowa. Płyta fundamentowa ma bardzo dużą nośność, to jest po pierwsze, ponieważ na grunt całym swym powierzchniom przekazuje obciążenia, a ławy no tylko tą powierzchnią, że tak powiem no pod ścianami, czyli na szerokości ławy. Płyta ma dobre zabezpieczenie przed wodami gruntowymi, mały udział robót dziennych podczas jej wykonania, ponieważ no, można wykopać płytko, tak naprawdę, ale oczywiście to też zależy od gruntów, ponieważ może być czasami konieczność również wymiany gruntów, również pod płytę fundamentową, no i wtedy ten zakres się już zwiększa. Płyta fundamentowa może również stanowić podłogę dla pierwszej kondygnacji. Można w niej rozłożyć ogrzewanie podłogowe. W przypadku płyt fundamentowych występuje równomierne osiadanie budynku. Co za tym idzie, występuje mniej pęknięć. No i krótszy czas wykonania jest przeważnie płyty fundamentowej w stosunku do ław fundamentowych. Takie są zalety płyt fundamentowych. Płyty można również zastosować dla każdego rodzaju konstrukcji budynków czy to murowanego, szkieletowego nie ma tu znaczenia. I płyta przeważnie jest tańsza, ale w przypadku gruntów niewysadzinowych wówczas mamy płyty przeważne z tych obliczeń, które zawsze przeprowadzam, to wychodzi, że koszt budowy i wykonania płyty jest tańszy a jakie są zalety ław fundamentowych no bo ponieważ ławy też są często stosowane i też mają swoje zalety, prawda więc y, pierwsza z nich niewątpliwie jest taka, że znają y, jest bardzo powszechne rozwiązanie, prawda, czyli mamy też dużą znajomość tej technologii i firmy wykonawcze nie mają problemu z ich wykonaniem Mamy łatwość w rozporządzeniu instalacji podposadzkowych czy też kanalizacji i innych rzeczy, i nawet w przypadku awarii jesteśmy w stanie dotrzeć w jakiś sposób do tej izolacji, ponieważ tak naprawdę no, zerwiemy wylewkę. Chudy beton i jesteśmy się w stanie dostać. W przypadku płyty fundamentowej jest to zdecydowanie trudniejsze. Oczywiście wszystko jest możliwe, bo wszystko jest do zrobienia, ale jest to zdecydowanie trudniejsze. W przypadku ław fundamentowych mamy też również możliwość podbicia fundamentów, czyli ich wzmocnienia. Jest to dużo prostsze. Można nawet wykonać piwnicę w budynku już istniejącym, ponieważ jest taka możliwość, żeby fundamenty przedłużyć znacznie głębiej. Są one też również tańsze w przypadku gruntów wysadzinowych. Taki, no to wtedy koszty wykonania tych ław są przeważnie tańsze w porównaniu do płyt fundamentowych. Jeżeli mamy działkę ze spadkiem, no to w przypadku ław możemy wykonać ławy schodkowej I też nie jest dużym problemem wykonanie budynku na takim, że tak powiem terenie. Jest to dużo łatwiejsze niż w przypadku płyty. Ławy są również lepsze, jeżeli mamy wysoki poziom zera budynku, tak jak już pokazywałem na tej elewacji, no jeżeli mamy kilka schodków do wejścia do domu, no to taniej wyjdą nam ławy niż płyta fundamentowa, więc tak to wygląda, takie są wady i zalety i... Teraz tak. Najczęstszym pytaniem, jakie słyszę z ust inwestorów, to jest pytanie: co jest tańsze? No, niestety, ale nie umiem tego jednoznacznie określić, bo przy założeniu dobrych warunków gruntowych oraz przy przyjaznych parametrów dla jednej i drugiej technologii, koszty wykonania są tak naprawdę podobne. Płyta wymaga bowiem no, mniej robót ziemnych, a w zamian są za to większe koszty betonu i stali, ponieważ jest po prostu więcej tych materiałów. Ale. Może również posłużyć też jako podłoga pod warstwy wykończeniowe, no więc co będzie tańsze należy określić naprawdę, ale indywidualnie w każdym przypadku. No, bo to tak jakby zapytać, które auto mniej pali, SUV czy auto miejskie? No, no to zależy, prawda? No bo SUV może być na z silnikiem hybrydowym, a auto miejskie może być z mocnym silnikiem sportowym. Więc no, tak samo koszty w przypadku różnych technologii, czy to płyty, czy ławy, będą zależeć od właśnie poziomu wód gruntowych, nośności gruntu, wielkości obciążeń. Wysokości też poziomu zera budynku, strefy klimatycznej, założeń termicznych, przegrody, no i tak dalej. Więc, aby ocenić, co jest tańsze lub droższe, należy wykonać analizę na etapie projektowania. Tylko gdy znamy parametry gruntu oraz posiadamy koncepcję budynku, będziemy w stanie to określić. Jeśli ktoś Wam powie twierdząco, co jest tańsze, nie znając parametrów i założeń, na pewno jest to strzał, no i to nie jest racjonalna odpowiedź, ani na pewno poparta jakimikolwiek faktami. Tutaj, jakbym zapytał, czy tańsza jest farba biała czy kolorowa? No, jak wiecie, cena zależy od producenta i może być raz tańsza, raz droższa. Tak samo jest z fundamentami, więc zdecydujcie sami, co jest dla Was bardziej optymalne. Powiedziałem Wam, jakie są plusy, jakie są minusy danej technologii. Kiedy powinniśmy rozważyć płytę, kiedy powinniśmy rozważyć. Budowę ław fundamentowych, więc w przypadku domków są to najczęściej występujące, tak jak mówię, posadowienia. Oczywiście, na przykład, jeżeli będziemy mieli szkody górnicze, no to wówczas ławy fundamentowe są rzadko stosowane. Najczęściej wtedy są już na przykład ruszty fundamentowe lub płyty fundamentowe, ale tak jak mówię, należy na etapie wyboru czy też rozmów z projektantem, prawda. I przeanalizować to razem z nim, bo on najczęściej na podstawie właśnie opinii geotechnicznej czy też badań gruntowych będzie Państwu w stanie doradzić, co tak naprawdę będzie lepszym rozwiązaniem. Nie patrzcie na koszty, bo tak jak mówię, koszty są zależne od wielu czynników. Raz może być tańsza płyta, raz mogą być tańsze ławy, więc nie możemy tego określić jednoznacznie. Więc to by było na temat ław i płyt. Znacie już zalety, znacie wady, wiecie kiedy i co stosujemy, więc mam nadzieję, że ten materiał będzie pomocny. Chciałem jeszcze przypomnieć, ponieważ w ostatnim odcinku życzeń świątecznych dodałem, znaczy dodałem, informowałem o możliwości zakupienia materiałów przydatnych tak naprawdę do jakichś zgłoszeń, budowy obiektów, innych rzeczy, ponieważ udostępniłem projekt budynku garażowego na którym się możecie wzorować, narysować swój własny, są pokazane przekroje elewacje, rzuty, jak to wygląda, co jest uwzględnione, zamieściłem opis. Kilka osób kupiło, które są zadowolone. Jeżeli chcecie, wróćcie, link udostępnię na górze do Życzeń Świątecznych. Tam powiedziałem fizycznie, jak to można zakupić. Teraz jestem na etapie przygotowania poradnika, tak naprawdę związanego z formalnościami przed rozpoczęciem budowy oraz tym, ile powinien kosztować projekt. Taką wycenę, żebyście byli w stanie, że tak powiem, sprawdzić to, co Wam oferuje dane biuro, co ten projekt będzie zawierał, ponieważ no jest to dosyć skomplikowane i tak naprawdę wyceny mamy różne jedni wycenią projekt 10, inni 15 tysięcy klienci nie wiedzą z czego wynika ta różnica, nie wiedzą co jest zawarte w projekcie ponieważ te opisy są bardzo chaotycznie zrobione jeżeli ktoś też jest zainteresowany takim poradnikiem, napiszcie do mnie informacje na maila kontakt oczywiście znajdziecie w opisie filmu napiszcie maila z Informacją po prostu jestem zainteresowany poradnikiem. Jeżeli po prostu dostanę taką informację, zrobię jakąś specjalną ofertę dla tych osób, które mi tego maila wysłały. To znaczy, jeżeli ten poradnik się już pojawi, dostaniecie go na pewno w innej cenie niż będzie on sprzedawany normalnie. Także zapraszam. Dla mnie to jest fajna informacja zwrotna, czy jesteście w ogóle zainteresowani, a dla was po prostu jest możliwość zakupu tego poradnika taniej. Więc myślę, że. Dla dwóch stron jest to fajne, że tak powiem. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Zapraszam już teraz w nowym roku. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pozdrawiam.